Mamy dzisiaj wyjątkowe święto. Najlepsze polskie super owoce występują na placu Konesera w Warszawie, w centrum miasta. Z czym do nas przyjechaliście? Co produkujecie i przede wszystkim skąd jesteście? Dzień dobry wszystkim. Przyjechaliśmy ze Skierniewic, gmina Skierniewice. Przyjechaliśmy z naszymi produktami z jagody kamczackiej, wina, soki, konfitury. No i chcieliśmy, żeby ludzie się zapoznali z naszymi produktami. Wasze produkty poznałem 2 tygodnie temu i dla mnie petarda. Naprawdę furora robi. Smak tego wina, smak tych przetworów jest naprawdę zaskakujący. Jak reagują ludzie, jak poznają wasze produkty i jak zachęcacie, żeby zapoznać się z takim nietypowym właśnie produktem polskim? Wiesz co, miło jest bardzo, że dziś akurat ludzie wrócili, co zakupywali nasze produkty 2 tygodnie temu. Jest to bardzo pozytywne, bardzo nas buduje, że ci ludzie akurat wrócili dziś i zaprosili jeszcze swoich znajomych. Więc świadczy chyba o tym, że ludziom zasmakowały nasze produkty. Czy widzisz głównie zdziwienie, czy bardziej taka ciekawość i chęć po prostu jeszcze korzystania więcej z tych cudów? No ludzie głównie się cały czas zapoznają z jagodą kamczacką. To jest największy problem, że ludzie jeszcze nie znają tego produktu do końca. I mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej. Zdecydowanie. Popieram taką myśl i ja już jestem ambasadorem. Te rzeczy są absolutnie cudowne. Trzeba przyjść tutaj na placu Konesera, spróbować takie dżemy, napić się takiego pysznego winka. To naprawdę jest rarytas, pasuje do wszystkiego. Jako producenci najlepiej znacie te produkty. W jaki sposób wykorzystujecie je w domu? Jeżeli chodzi o konfiturki z jagody kamczackiej, doskonale smakują do naleśników, do kanapek, ciepłych bułeczek. A jeżeli chodzi o soczki i syropy, to mamy w 2 rodzajach. Dosładzane i 100% naturalne. Można je rozcieńczyć z wodą, można bezpośrednio pić z buteleczki. A winko rozumiem, że męska sprawa? Oj tak. Nie no, jeżeli chodzi o wino, to mi się wydaje, że każdy lubi. Do kaczuszki, albo przed kolacją, albo do meczu. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy produkt. A dzieciaki lubią te dżemy na przykład i desery, które powstają z tych produktów? No nasze i naszych znajomych dzieciaki się zajadają. Jesteście już po raz drugi na placu Konesera. Czy wrócicie jeszcze do nas? Tak, wracamy. Zapraszamy serdecznie na owocowe lato, 31 lipca, 21 sierpnia. Będzie cudownie, smacznie i zdrowo.